Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego rozpoczęła w styczniu zbiórkę na zakup 2 sztucznych nerek dla cieszyńskiego szpitala. Zbiera datki w różny sposób. Pomóc można, przekazując również 1% podatku. Nową propozycją są koncerty charytatywne. Pierwszy odbył się w sobotę 16 lutego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Na scenie wystąpiło wielu artystów, m.in. Norman Power, Michał Kasztura, Cieszyńskie Gwiazdeczki oraz Teatr na Dłoni pod kierunkiem Sebastiana Chmiela. Mogę tylko o tym marzyć, by mnie tańca poniósł wir, gdy stygną łzy, gdy stygną łzy. Fundacja musi uzbierać 74 tysiące złotych. Tyle łącznie kosztują 2 sztuczne nerki. Część kwoty już zebraliśmy. Mówimy o kwocie 10 tysięcy złotych. Akcja ruszyła miesiąc temu. Na koncie się tyle pieniążków pojawiło, natomiast cały czas myślimy, że jeszcze miesiąc i resztę będziemy musieli ze swoich własnych środków dołożyć oczywiście. Przybyłych na koncert gości przywitał dyrektor szpitala, prezes fundacji oraz ordynator oddziału nefrologicznego. Na tym nie koniec charytatywnych koncertów. W Goleszowie w dniu 24 marca o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy. 24 marca wystąpi Jacek Silski i Kasia Piowczyk. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.